Cześć, chciałam Was dzisiaj zaprosić do zrobienia jeszcze prostszego ciasta niż to, które mamy na kanale. Na kanale nazywa się ciasto śliwkowe dla niepotrafiących piec, to jest tak zwane ciasto kubeczkowe. To jest troszeczkę podobne, jeżeli chodzi o składniki, natomiast nazywa się widelce mieszane. Jest jeszcze prostsze, bo nawet tego kubeczka po jogurcie nie trzeba myć. To jest już w ogóle ciasto, które musi się koniecznie udać. No i tyle, no po prostu robimy go z każdymi owocami. My robimy go dzisiaj z truskawkami, bo jest sezon truskawkowy. Piękne truskawy teraz są mimo pogody takiej byle jakiej. No i zaczynamy w takim razie. Ciasto robi się w jednej misce, jednym widelcem z dostępnych składników. Jedyne co bym proponowała, żeby w miarę uważać, to troszeczkę wcześniej wyjąć z lodówki jajka i jogurt, czy tam kefir, czy czego tam używacie, czy kwaśne mleko. No i ewentualnie olej, jeżeli ktoś tam olej trzyma w lodówce, bo wiem, że są tacy. Natomiast poza tym no musi się udać, no naprawdę się musi udać, no chyba, że piekarnik jest do bani, więc panie, które tam mają problem z ciastami albo chcą bardzo szybko upiec, albo sobie tam przypomniały, że mają owoce i na jutro coś tam trzeba zrobić, to bardzo, bardzo polecam. I w takim razie zaczynamy. Słuchajcie, więc potrzebujemy tak, potrzebujemy miskę i potrzebujemy. Normalnie w przepisie jest tak, że osobno suche, osobno mokre, ale oczywiście ja sobie jak zwykle bardzo wszystko tam ułatwiam i robię to w jednej misce. Potrzebujemy 3 szklanki mąki, pszennej, zwykłej, najzwyklejszej mąki. Ja tutaj już mam odliczone, bo ja kupuję w młynie mąkę po 5 kg, więc no łatwiej mi jest tak. Potrzebujemy szklankę cukru. Ja tutaj mam troszeczkę mniej niż szklankę, bo możemy dać troszkę mniej. Te truskawki są naprawdę bardzo słodziutkie. Potrzebujemy, czekajcie, to damy od razu tutaj. 2 bardzo płaskie łyżeczki proszku do pieczenia. Od razu to wymieszamy. Ja tak troszkę zamieszam, żeby ten proszek gdzieś tam się wymieszał. Potrzebujemy 4 jajka. Ja jestem pewna, że mam świeże, ale jak ktoś nie jest pewien, to może wbijać tam osobno do miseczki i z miseczki potem wbijać do ciasta. Troszkę to już tym widelcem wymieszam. Potrzebujemy 0,5 szklanki oleju lub roztopionego masła, jeżeli roztopionego masła, to ostudzonego. I potrzebujemy szklankę jogurtu, kefiru, kwaśnego mleka, co tam macie, jakiegoś przekwaszonego czegoś, nie? Raczej nie zwykłego mleka, tylko coś, co jest przekwaszone. Przy chlebku irlandzkim, gdzieś tam Wam się pokaże ten przepis na chlebek irlandzki, jest taki sposób podany, jak zrobić, jak nie masz w domu jogurtu, masz mleko, jak to zrobić. Po prostu można do opakowania po jogurcie albo do jakiegoś słoika wlać mleko i łyżkę jogurtu i włożyć gdzieś w ciepłe miejsce. No teraz aktualnie to tak trochę na słońce, ale można włożyć do wyłączonego piekarnika, można włożyć na kaloryfer na przykład zimą i wtedy nam się przekwasi to mleko, jeżeli byłby taki problem, że ktoś nie ma. No i dobra. No i szklankę tego kwaśnego. No i teraz, tak jak sama nazwa wskazuje, mieszamy ciasto widelcem. Po prostu, w misce, bez miksera. Czyli dla studenciaków, którzy tam mieszkają gdzieś na stacji i nie mają miksera, i nie są Zuzanną, która ma blender, mikser, jogurtownicę i jeszcze urządzenie do gotowania na parze i jeszcze milion innych rzeczy, tylko są normalnym studenciakiem, który ma 2 filiżanki i 2 talerze, też sobie może takie ciasto przygotować, pod warunkiem, że piekarnik jako tako działa. Nie musi być wybitny, ale jako tako musi działać. No dobra, tam spod spodu tą mąkę dobrze jest tam jeszcze, o. Jak będziemy wlewać na blaszkę, to też jeszcze raz można wymieszać, nie? Za dużo nie mieszać i nie mieszać mikserem, bo właśnie ja nie wiem, na czym to polega, ale wtedy jest zakalec, jak się za dużo miesza. I wkładamy do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. Blaszka to jest około 25 na 35. Wiadomo, że jak tam te kilka centymetrów, no to bez przesady, nie? Ja potem kruszonkę robię w tej samej misce, ale na Waszą cześć wzięłam inną miskę, żeby to jakoś wyglądało, bo można naprawdę zużyć tylko i wyłącznie jedną miskę i zrobić kruszonkę w tej samej.
rozprowadzamy to ciasto tak mniej więcej. Na wierzch dajemy, w moim wypadku teraz jest sezon truskawkowy, czyli dajemy truskawki, ale praktycznie tutaj pasują wszystkie owoce. Ja się postaram wybrać takie mniejsze, o, tutaj coś czarnego jest. Ja się postaram wybrać takie mniejsze truskawki, żeby ich nie rozkrawać, żeby za dużo soku nie puściły. Ale też mogą być większe, które rozkroicie. Można wymieszać owoce, dać trochę truskawek, na przykład trochę jabłek, czy trochę truskawek, trochę rabarbaru, jak ktoś jeszcze gdzieś tam ma. Też jadłam, bardzo fajne jest z tym, z tą jagodą kamczacką, czy jakąś tam taką kwaśną, przepotwornie. Zupełnie to pasuje. Tych owoców też bardzo, bardzo dużo nie może być, z tego względu, tak około 250 gramów mniej więcej owoców, z tego względu, że jak jest za dużo owoców i one puszczą sok, no to może wyjść za kalec, więc z tymi owocami, ja wiem, że każdy by chciał mieć mocno owocowe ciasto, ale z tymi owocami, no to starajmy się nie przesadzać. Tak mówię, 250-300 gramów gdzieś owoców miękkich, jagód, czy mogą być jakieś wiśnie. Dobrze, no mniej więcej już mamy te owoce tutaj. Mniej więcej mamy już te owoce rozłożone i teraz robimy kruszonkę. I do kruszonki potrzebujemy 6 łyżek mąki. Ja tutaj mam już odliczone, żeby nie biegać. 3 łyżki cukru. I około 25 gramów masła lub margaryny, czyli to jest standardowa kostka 200 gramowa na pół, na ćwierć i jeszcze raz, nie? Tak mniej więcej nam wychodzi, o. I ten cukier z mąką trochę mieszamy. Wkrawamy tu masło. I po prostu rękami wyrabiamy kruszonkę. Tak po prostu palcami, nie? Jak ktoś bardzo lubi kruszonkę, to może jeszcze dać więcej składników. Na przykład może dać 9 łyżek mąki. Tak, dobrze przeliczam. 4,5 cukru. Na przykład o pół więcej. Ale mi się wydaje, że ten przepis ma wystarczającą ilość tej kruszonki. I kruszonkę, jak to kruszonkę kruszymy na ciasto, na owoce. I wkładamy do nagrzanego piekarnika 170-180 stopni, około 40 minut. Ale ładnie wyrosło. No tak wygląda ciasto mieszane widelcem. Naprawdę wyszło bardzo dobre. Kamerzysta już próbował, potwierdza. Piecze się śmiesznie łatwo. Naprawdę dziecko już da radę to zrobić, bo to tylko składniki mieszamy widelcem. Ważne jest, żeby one były w temperaturze pokojowej. To tego warto przestrzegać. A poza tym to naprawdę kolejność i to wszystko jest bez znaczenia. Piecze się 40 minut. Jakby policzyć koszty, no to wiadomo, truskawki może takie tanie nie są, ale cała reszta, czyli mąka, cukier, jajka, olej, to są naprawdę grosze za dużą blachę ciasta. Bardzo polecam. Bardzo polecam na szybkie takie pieczenie, czy dla gości, czy na jakiś piknik, bo ono się fajnie kroi. Tutaj to jest z truskawkami, a można je piec z czym tam nam przyjdzie do głowy, a zimą nawet z jakimś jabłuszkiem też bardzo fajnie wychodzi. No to na razie. Pa, cześć. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i bardzo proszę o łapki w górę, to pomaga mi w pracy.